Jestem pracownikiem, właśnie tutaj pracuję na strefie. Jesteśmy zmuszani do pracy po 12 godzin. Rodziny, żony, dzieci i tak dalej. Druga sprawa, w sobotę. Też po 12 godzin. Oczywiście nie zawsze, ale często są takie linie, które pracują po 12 godzin, non stop. W niedzielę jesteśmy zmuszani do pracy. Oczywiście to nie jest tak, że musimy przyjść, ale to jest szantaż, że jak się nie przyjdzie, no to można się z pracą pożegnać. A wiemy, że każdy chce pracować. No nie, mam troje dzieci, zasiłku to nie biorę, chyba przeszło 10 lat, bo przekroczyło na tam 10 zł czy 50, prawda? Myślę, że to kiedyś się zmieni, ale już dzieci, już dwoje już studiuje i nie zdążę chyba już tych pieniążków, nawet kiedy choćby się te przepisy zmieniły, to już pomoc dla nas już nie będzie aktualna. Żona pracuje w służbie zdrowia, to też jest, wszyscy zresztą znają, jak sytuacja służby zdrowia wygląda. No może tak króciutko chciałem tylko, żeby pan minister ustosunkował się do tej pracy. Chodzi o nasze umowy na pół etatu, a my dostajemy na cały etat co miesiąc. No i umowy śmieciowe, które są tak znane w całej Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To rzeczywiście bardzo ważny temat. I tutaj pan poruszył rzeczywiście temat dotyczący wielu osób ze środowiska mieleckiego. Proszę bardzo, pan minister. Może jeśli państwo pozwolicie, co trzy pytania będę odpowiadał, dobrze? Jeśli umówimy się, że państwo zadajecie po jednym pytaniu, to wtedy co trzy pytania to będzie trzymało też pewną dyscyplinę moich wypowiedzi, by móc udzielić w miarę satysfakcjonujących państwa odpowiedzi, które by były w miarę wyczerpujące, a jednocześnie krótkie. Otóż, jeśli pozwolicie państwo, zacznę od ostatniej kwestii, którą pan był uprzejmy tutaj podnieść, związanej z sposobem traktowania dzisiaj pracowników w niektórych, a tak naprawdę bardzo wielu przedsięwzięciach, przedsiębiorstwach prywatnych w Polsce. To jest sytuacja dość dramatyczna, kiedy słyszymy cały czas ze strony rządu Donalda Tuska, że trzeba liberalizować zasady wykonania pracy, że trzeba wprowadzać kolejne gesty w stosunku do pracodawcy, a kompletnie nie myśli się i nie mówi o sytuacji pracowników, którzy już dzisiaj traktowani są często gorzej niż ludzie, którzy pracowali w XIX wieku w fabrykach i na temat których to w historii powstawały słynne lektury z lat szkolnych, niektórzy z nas pewnie pamiętają drastyczne opowieści o postępie przemysłu włókienniczego w Łodzi czy innych podobnych wydarzeń. Niestety państwo nie może godzić się na to, że pracownicy traktowani są ich prawa z tym przysłowiowym przymrużeniem oka. Nie może godzić się na to, że ludzie traktowani są tylko i wyłącznie jako siła robocza, a w człowieku nie widzi się pracownika, który też ma określone prawa, który i tak za niewielkie pieniądze wykonuje ciężką pracę, bo biorąc pod uwagę czas pracy świadczonej w Polsce w porównaniu do innych krajów europejskich, to jesteśmy tutaj na samym czele, a z drugiej strony, jeśli popatrzymy na wynikające uprawnienia dla pracownika, to jesteśmy tutaj na szarym końcu, a teraz mimo to cały czas są żądania pogorszenia jeszcze statusu pracownika. To jest bardzo smutne. Nawiązując do pytania pana, który prezentował to środowisko rolne, Solidarność Rolną, że te zmiany, które zaszły w naszym kraju ze sprawą związków zawodowych, ze sprawą ruchu Solidarności, które miały przecież na tych pierwszych postulatach ze Stoczni Gdańskiej właśnie prawa pracownicze, tak naprawdę przeobraziły się w zmiany, które mają za nic uprawnienia pracownika, które prowadzą do tego, że ludzie są po prostu w Polsce wyzyskiwani. Kiedyś, jako jeszcze minister sprawiedliwości, prokurator generalny, podjąłem cały szereg śledztw w Polsce w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w sklepach Biedronki. To się na skutek tych śledztw nieco zmieniło, ale tam dochodziło już do takiego skrajnego wyzysku kobiet, które czasami na przykład w zaawansowanej ciąży były zmuszone do przenoszenia towaru czy ciągnięcia wózku kilkaset kilogramów. Dochodziło do poronień, dochodziło do dramatów, czy kobiety przy swoich pampersach musiały siedzieć na kasach, bo nie wolno było im odejść, bo jak odchodziły, były zwalniane. To też
była taka presja, że teoretycznie mogły wyjść, ale zaraz też kończyły pracę, więc no, można powiedzieć, że sposób traktowania ludzi kompletnie nie mieszczący się w realiach jakiejś cywilizacji i w tych czasach wracają najgorsze XIX-wieczne praktyki, na to się nie można godzić. Państwo powinno w takich wypadkach reagować, dlatego że z jednej strony należy stwarzać jak najlepsze warunki dla działalności gospodarczej, dla przedsiębiorców, by tworzyli nowe miejsca pracy, by rozwijali się, by mogli liczyć na zysk, bo motywem działania przedsiębiorcy jest zwykle zysk. Ale z drugiej strony należy jednak wprowadzić pewne granice w ramach państwa prawa, które powodują, że ludzie nie będą wyzyskiwani w ramach tej pracy. Że nie będzie dochodziło do zachwiania tej równowagi pomiędzy tym, kto uzyskuje zysk ze sprawowania działalności gospodarczej, a pracownikiem, który tą pracę świadczy. Ta gigantyczna skala umów śmieciowych, która ma miejsce w naszym kraju, niestety jest przykładem właśnie rażącego naruszenia praw pracowniczych, bo nie tylko, że ludzie, w ogromnej mierze młodzi ludzie, pracują za przysłowiowe grosze często, wykonując ciężką pracę, no bo nie ma pracy, więc każda praca jest dobra, ale do tego nie mają żadnych gwarancji w razie wypadku, w razie choroby, nie mówiąc o urlopie, o zwolnieniu, przecież to wszystko jest wtedy fikcją, bo im takie uprawnienie przysługują, nie mówiąc już o jakiejś przyszłej teoretycznie emeryturze czy rencie. W związku z tym, niestety, bardzo krytycznie oceniam te działania rządu Platformy Obywatelskiej, który działa niezwykle jednostronnie, który koncentruje się na podejmowaniu takich działań w obszarze zmian prawa pracy, które ograniczają i tak już coraz mniejsze uprawnienia pracownicze, a rozszerzają uprawnienia pracodawców. Bo rząd powinien poprawiać sytuację pracodawców, ale nie kosztem pracowników, tylko kosztem tych rozmaitych obciążeń biurokratycznych, które powodują, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce natrafia na liczne przeszkody, na liczne bariery administracyjne, na konieczność załatwiania dziesiątek zezwoleń, zaświadczeń, pozwoleń i marnowania mnóstwo czasu. Tak, tu ta sfera powinna zostać ograniczona, wręcz zlikwidowana. Na przykład Solidarna Polska złożyła teraz w Sejmie projekt, przygotowanie, czy on trafił do laski marszałkowskiej, który zmierza do tego, że przedsiębiorca, który podejmuje działalność gospodarczą, tylko raz może zwracać się od niego, przepraszam, od tego przedsiębiorcy, raz urząd państwowy może zwracać się jakąś dokumentację, bo w sytuacji, jeżeli urzędowi potrzebne są jakiekolwiek zaświadczenia, które są w zasobie innych organów administracji państwowej bądź samorządowej, to taki organ musi sam ściągnąć tą dokumentację, a nie zobowiązywać przedsiębiorcę, by on dostarczał na żądanie kolejne dokumenty, by mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Bo to jeszcze jest to mitręga. I to jest przykład między innymi działania ze strony państwa, które wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, które powoduje, że te obciążenia i koszty, które związane z działalnością gospodarczą, będą mniejsze. Jeżeli popatrzymy na przerost przepisów, teraz jest bardzo głośna sprawa, w mediach to jest taki przykład, ale przykład, który można powiedzieć jest wierzchołkiem góry, o gigantycznej góry innych takich tysięcy podobnych zdarzeń. Otóż Unia Europejska narzuciła nam przy budowie autostrad, by gwarantować określone normy hałasu, które będą przestrzegane w aglomeracjach miejskich, tam gdzie jest zabudowa ludzka, prawda? By chronić ludzi przed nadmiernym hałasem w sytuacji, kiedy mamy czymś z autostradą. Ale polscy urzędnicy postanowili pójść jeszcze dalej i podwyższyli znacznie w stosunku do norm unijnych te wymogi. W efekcie tego doszło do takiej oto sytuacji, że w praktyce jeszcze absurdalnie interpretując te przepisy, w tej chwili na polskich, tworzących się tych odcinkach autostrad, można powiedzieć, budowane są całe tunele tych osłon przed hałasem, również w obszarach, które są zalesione całkowicie. Obszarach, gdzie są cmentarze stoją, prawda? Nie ma żadnej, nawet jednego domu ludzkiego, tak? A mimo to te bariery dźwiękochłonne są ustawiane, co jest związane z gigantycznymi kosztami, co opóźnia pracę nad budową autostrad. Według wyliczeń, które czytałem, nie wiem na ile one są oczywiście wiarygodne, dodatkowy koszt, jaki polskie państwo poniosło na skutek tych dodatkowych przepisów wykreowanych przez polskich urzędników, to jest 500 000 000 zł. A więc można powiedzieć, 500 000 000 poszło w gwizdek i zostało zmarnotrawionych, bo one mogły być wykorzystywane w dużo lepszy sposób, ponieważ
jacyś urzędnicy postanowili wzbogacić przepisy, które są, a później interpretować jeszcze je w taki sposób, że trzeba budować te dźwiękochłonne osłony również w obszarach na przykład leśnych, czy na jakichś polach rolniczych upraw, co jest absurdem. Pokazuję Państwu przez tą konkretną sprawę, przez jej pryzmat, jak wiele w Polsce jest absurdalnych przepisów, nie wynikających nawet z obostrzeń Unii Europejskiej, które powodują znacznie większy koszt prowadzenia działalności gospodarczej i utrudnienia funkcjonowania ludzi w obszarze gospodarki. Więc jest co likwidować, jest co zmieniać, ale nie może to się odbywać kosztem pracowników. Nie może odbywać się to kosztem pogarszania sytuacji pracowników, która jest na tle innych krajów europejskich naprawdę bardzo zła. My nie możemy doprowadzać, że praca będzie pracą przypominającą niemalże wyzysk, czy pracę na poł niewolniczą. Tak być nie może. Tą drogą nie można iść i niestety rząd Donalda Tuska wydaje się właśnie, że wybrał, poszedł na łatwiznę. Zdaje się, że w ten sposób zamiast deregulować gospodarkę, zamiast wprowadzać proste prawo, zamiast powodować, by działalność gospodarcza była tańsza właśnie tam, gdzie to jest możliwe, to chce to robić kosztem pracowników. My, jako Solidarna Polska, na to się stanowczo nie zgadzamy. W tej zresztą sprawie współpracujemy z NSZZ Solidarność. Miałem w tej sprawie rozmowy między innymi z panem Piotrem Dudą i uzgodniliśmy wspólną współpracę w Sejmie. Będziemy też zgłaszać projekty i popierać, które są ważne z perspektywy Solidarności i mam nadzieję, że ta współpraca będzie miała wymierne owoce i będziemy presję wywierać na rząd, by coś w tej sprawie zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o dwie pozostałe kwestie, które tutaj były podniesione, pan był uprzejmy wspomnieć na temat sytuacji polityki wsi, bardzo dramatycznej. No, drodzy Państwo, to też jest w niemałym stopniu efekt nie zawsze racjonalnej i dobrej dla nas działalności Unii Europejskiej, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że Unia Europejska spowodowała, że są pewne dopłaty, ale te dopłaty i tak nie rekompensują bardzo nierównej konkurencji polskiego rolnika, niemieckiego, francuskiego czy brytyjskiego rolnika, bo tamte dopłaty są znacznie wyższe, a rynek jest ten sam jeden. Towary wyprodukowane przez rolników przecież w Niemczech czy w innych krajach Unii Europejskiej trafiają na nasz rynek i one konkurują z tymi towarami, które są tutaj produkowane, tylko przy znacznie gorszych warunkach, bo znacznie niższych dopłatach, czasem wielokrotnie niższych niż ma to miejsce za granicą. Ale co więcej, poprzez Unię Europejską, obserwuję to z perspektywy Parlamentu Europejskiego, wprowadzane są czasami w ogóle absurdalne ograniczenia, bariery dla polskiej gospodarki i też takiego otoczenia rolnictwa, które powinno gwarantować na przykład skup płodów rolnych. Weźmy przykład przemysł cukrowniczy. No, w swoim czasie Polska była potęgą, jeżeli chodzi o produkcję cukru, eksportowaliśmy cukier. A jak jest dziś? Dzisiaj, na skutek zobowiązań z Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się zmniejszyć limity produkcji cukru z 2 milionów do bodaj 1 400 000, teraz mam tutaj podane dokładne dane, nie chcę Państwa wprowadzić w błąd. W każdym razie istotne zmniejszenie produkcji limitów cukru spowodowało, że dzisiaj w Polsce cukier jest droższy niż w Niemczech. I my eksportujemy między innymi z Niemiec cukier, bo nie wystarcza na nasze potrzeby cukru, który jest produkowany w Polsce. Jesteśmy krajem, który jest bogaty w ziemię czy buraka cukrowego. Mieliśmy wiele dochodowych cukrowni i na skutek absurdalnej, nierozsądnej polityki między innymi kolejnych ministrów rolnictwa, którzy zgodzili się na takie zobowiązania, doprowadzimy do załamania produkcji, czyli rolnej w tym obszarze. To był potężny cios dla wielu producentów wiejskich, dla wielu rolników, oprócz tego załamania przemysłu cukrowniczego i w konsekwencji my dotujemy Niemcy, my kupujemy produkowany w Niemczech cukier. Tak, Unia Europejska często składa się z pięknych haseł i sloganów, ale za tym zwykle kryją się rozmaite interesy. Nie wierzcie Państwo, że jest jakikolwiek instytucja na świecie, która jest z natury rzeczy dobroczynna i charytatywna i dba przede wszystkim o innych. Nie. Jeżeli Niemcy, Francja tworzą jakąś instytucję i chcą odgrywać tam główne skrzypce, odgrywać, to oni to robią przede wszystkim z myślą o własnych interesach. I oni o te interesy dbają. A nasz rząd w wielu obszarach, między innymi w obszarze polityki rolnej, nie potrafił o te interesy zadbać. I dlatego dzisiaj jest też tak trudna sytuacja w obszarze polskiego rolnictwa, bo nie było myślenia strategicznego, nie było myślenia o tym, aby zagwarantować skup rozmaitych płodów rolnych, aby zagwarantować rozwój przemysłu przetwórczego, aby zagwarantować, by to wszystko po prostu z rachunku ekonomicznego później się opłacało i my musimy teraz eksportować i my musimy kupować, my dotujemy
producentów rolnych za granicą. Natomiast skoro jest mowa o Unii Europejskiej, to pozwólcie Państwo, że jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważnej powiem, która zresztą pokazuje, jak ten mechanizm Unii Europejskiej wygląda, bo często można obserwować rozmaite takie tabliczki przy drodze, że to pieniądze tutaj pozyskane z Unii Europejskiej. Tylko, drodzy Państwo, za każdym takim strumyczkiem pieniędzy kryje się od razu jakieś realne zobowiązanie. I oto Donald Tusk w 2008 roku podpisał w Brukseli tak zwany pakiet klimatyczno-energetyczny. Czyli podpisał zobowiązanie, że Polska będzie uczestniczyć w redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. A skąd się bierze ta emisja? No, z energetyki, bo polska energetyka ponad 90% oparta jest na spalaniu węgla. Ze spalania węgla bierze się emisja dwutlenku węgla. I przyjęcie przez Donalda Tuska tak daleko idących zobowiązań z kolei prowadzi do gigantycznego zagrożenia dla naszej gospodarki, dlatego że to powoduje, że na przestrzeni roku od 2013 do 2020 musimy ograniczyć emisję o 20%, czyli musimy zlikwidować, wyłączyć ileś bloków energetycznych, które działają w oparciu o węgiel, czyli musimy w takim razie znaleźć inne formy pozyskania energii, czyli musimy w takim razie kupować energię z zewnątrz, bądź budować tutaj właśnie bloki energetyki jądrowej po to, aby pozyskiwać znacznie droższą, wielokrotnie droższą energię, natomiast której nie będzie towarzyszyć emisja dwutlenku węgla. Więc gdyby polski premier był człowiekiem kompetentnym, był człowiekiem dbającym o nasze, polskie przede wszystkim interesy, to nigdy takiego dokumentu by nie podpisał w takim jego kształcie. Bo wiedziałby, że tego rodzaju dokument uderzy przede wszystkim w nasze strategiczne interesy. Że podpisanie tego dokumentu spowoduje, że Polacy, każdy z Państwa będzie musiał płacić dodatkowy podatek w postaci znacznie wyższych cen energii elektrycznej, czy w ogóle cen za energię. By wiedział przecież i brał pod uwagę to, że z Polski będą wyprowadzane rozmaite gałęzie przemysłu, bo będzie on tutaj nieopłacalny. Dlatego, że przy wzroście cen energii wiele energochłonnych gałęzi przemysłu po prostu przestanie tutaj musi kalkulować prowadzenie produkcji, są wyprowadzone poza nasze granice. Krótko mówiąc, to podobnie w przypadku polityki rolnej jest przykład nieroztropnego, nierozsądnego działania Donalda Tuska, który w imię dobrej atmosfery, tych gestów, uśmiechów, poklepywania po plecach, był gotów przyjmować na nasze plecy, na plecy Polaków wielkie zobowiązania, które będą dla nas, dla naszej gospodarki bardzo niekorzystne, które spowodują znaczny wzrost bezrobocia w naszym kraju, znaczne pogorszenie warunków życia, zwłaszcza ludzi, którym już dzisiaj jest trudno przeżyć od pierwszego do pierwszego, to w tych ludzi przede wszystkim uderzy, w setki tysięcy Polaków, ale to będą zmiany bardzo korzystne, na przykład dla Francji, bo to Francja będzie nam oferowała sprzedaż technologii w zakresie energii jądrowej. To nie jest rzeczą przypadku, że prezydent Sarkozy, kiedy przyjechał do Polski, gdy wygłaszał w polskim Sejmie przemówienie, od razu tam zaproponował, że on jest gotów otworzyć duże linie kredytowe francuskich banków, by na co? Byśmy kupili za te ich kredyty, które będziemy musieli spłacać, właśnie nowe technologie budowy elektrowni jądrowych. A mógł to składać, dlatego że Donald Tusk zobowiązał się na tak skrajnie niekorzystne dla nas porozumienie, jakim jest pakiet klimatyczno-energetyczny. Więc, drodzy Państwo, jest ścisły związek pomiędzy jakością ludzi, którzy rządzą krajem, a konsekwencjami, które później odczuwają ludzie. Przykład polityki rolnej, o której Pan mówił, prawda? Sytuacja polskich rolników, braku dbania o ich interesy. Przykład związany z brakiem dbania o interesy polskiego przemysłu, czy odbiorców prądu w Polsce przez Donalda Tuska. To są jaskrawe dowody, że ma wpływ to, czy ludźmi, którzy rządzą Polską, są osoby kompetentne, są osoby zaangażowane, czy też są osoby, które mają w nosie sprawy Polski, sprawy naszego kraju, sprawy życia milionów obywateli, a myślą tylko wyłącznie o własnej karierze i jakichś tam gratyfikacjach w Unii Europejskiej. Niektórzy mówią, że Donald Tusk ma po skończeniu misji w Polsce uzyskać wysokie stanowisko w Unii Europejskiej. I, drodzy Państwo, co w związku z tym? Co w związku z tą dramatyczną sytuacją w polskim rolnictwie?
co w związku z dramatyczną sytuacją w polskim rybołówstwie, bo to kolejny przykład, gdzie doszło do całkowitego załamania polskiego rybołówstwa na Bałtyku, a rozwijały się na przykład w tym obszarze państwa takie, te gałęzi przemysłu, jak właśnie Dania choćby, która zadbała o swoje interesy. Co w związku z pakietem klimatycznym? Otóż my nie musimy być bierni. My musimy podejmować działania, aby zmieniać te niekorzystne dla nas zobowiązania. I dlatego Solidarna Polska wystąpiła z inicjatywą, w tym wypadku konkretnie dotyczy to pakietu klimatycznego, aby w ramach całej Unii Europejskiej, w kilkunastu krajach Unii Europejskiej zebrać ponad 1 000 000 podpisów, co pozwoli polskiemu rządowi jeszcze raz wywołać i w Komisji Europejskiej, i w Radzie Europejskiej, i w Parlamencie Europejskim debatę na temat pakietu klimatycznego. Po to, aby najlepiej dla nas zawiesić w ogóle ten pakiet, bo on dla nas fatalne konsekwencje, albo przynajmniej wynegocjować jakieś okresy przejściowe, które sprawią, że będziemy ten czas przechodzić dużo łagodniej, że nie uderzy efekt w postaci tych fatalnych zobowiązań rządu Donalda Tuska w kieszeń zwykłych Polaków, że nie uderzy polski przemysł i nie będzie powodowało tak ogromnego spustoszenia i tak wielkiej fali bezrobocia, jak to dzisiaj niewątpliwie nastąpi, gdy tych zmian nie będzie. Więc przy okazji chciałbym do Państwa gorąco zaapelować. Niebawem ruszamy z całą siłą zbieraniem podpisów też i w Polsce. Chcemy zebrać w naszym kraju przynajmniej 900 tysięcy podpisów. Ale stworzyliśmy już jako Solidarna Polska komitety w Holandii, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, we Włoszech, w wielu Danii, w wielu krajach Unii Europejskiej. Nawiązaliśmy kontakty z tamtejszymi politykami w Parlamencie Europejskim, którzy też uważają, że to jest absurdalne rozwiązanie, ten pakiet klimatyczny, i będziemy walczyć. Ale nie osiągniemy tych sukcesów bez Państwa zaangażowania, bo zebrać 900 tysięcy podpisów nie jest łatwo. Dlatego nasi pełnomocnicy, nasi posłowie będą w ramach funkcjonujących biur do Państwa dyspozycji. Każdy z Państwa, jeśli byłby gotów zaangażować się, nie tylko złożyć własny podpis, ale najlepiej zebrać podpisy pod takim, taką petycją, byłoby to niezwykle cenne i ważne wsparcie dla tej inicjatywy służącej Polsce, służącej naszym oczywistym interesom. Inicjatywy, która powinna być ponad podziałami politycznymi. Bo choć zainicjowała ten pomysł Solidarna Polska tu w parlamencie, jako opozycja, chcemy pokazać, że są takie sprawy, które powinny wykraczać poza interesy partyjne. Chcemy i zaprosiliśmy przedstawicieli innych partii, z wyjątkiem partii Palikota, by zaangażowali się, by wsparli te działania, podobnie jak spotkaliśmy się z szefostwem Solidarności, z szefostwem OPZZ. Oba te związki zresztą odpowiedziały, przedstawiły swoich delegatów do takiego gremium, które powołaliśmy, dlatego że to będzie potężny cios w polską gospodarkę. To będzie też potężny cios w pracowników i członków związków, czy to OPZZ, czy to Solidarności. To będzie przede wszystkim potężny cios w Polskę i musimy temu stawić czoła. Jest szansa i bardzo też liczę na to, że będziemy mogli Państwa prosić o zbieranie, składanie tych podpisów, w miarę możliwości też zebranie ich wśród sąsiadów, wśród rodziny. Będzie to dla nas bardzo, bardzo pomocne. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy. Przypomnę, że deklaracje, karta informacyjna z adresem i telefonem do biura są tam dostępne.